Cześć wszystkim, z tej strony PG, a to jest piąta i już ostatnia sesja z The Walking Dead sezonu drugiego. Tak więc tak, dzisiaj podczas tej sesji historia Clementine zostanie powiedziana, przynajmniej jej 11-letniej wersji. Dzisiaj mamy 16 listopada, o ile dobrze wiem, to wczoraj wyszedł pierwszy epizod trzeciego sezonu. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale miał on wyjść w listopadzie któregoś dnia, to wiem na pewno. Tak więc, mam nadzieję, że konkluzja sam kurde nie wiem co powiedzieć, mam nadzieję, że konkluzja będzie dobra. Że tak powiem, ponieważ no, szczerze mówiąc, tak ostatnio się zastanawiałem nad tą grą i myślę, że nie jest wcale aż taka dobra w porównaniu do pierwszego sezonu. Ale to dobra, to zostawię wszelką krytykę i tak dalej na sam koniec, na napisy końcowe. Więc tak, co ostatnim razem było zrobione? Ostatnim razem, podczas tego cliffhangera, czy tam, nie, nawet wcześniej, Rebeka urodziła Bachura, tak jest, po czym tam byliśmy w tym całym schronie, w którym Sara też zginęła i nie mogliśmy nic zrobić. Kto jeszcze zginął w tym poprzednim epizodzie oprócz Sary? Rebeka, tak mi się wydaje. Ta, Rebeka, z Wycieńczenia, więc tak, tak, wiem, że Rebeka umarła z Wycieńczenia. To nie było w ten sposób, że się osłabiła czy coś i ten cały wirus przejął nad nią kontrolę. Po prostu umarła ze zmęczenia, co jest naprawdę debilne, ponieważ powiedziałem wszystkim, żebyśmy poczekali trochę przed tym, jak pójdziemy w drogę, ponieważ ona potrzebowała odpoczynku. I dalej umiera z powodu Wycieńczenia, no proszę bardzo. I tak, no a poza tym, pod sam koniec, dopada nas Arvo i jego ekipa dresów prosto z Rosji. Powiedział nam, że go okradliśmy, mimo tego, że to kurwa była nieprawda, ponieważ oddaliśmy mu torbę z lekarstwami. Tam, nie wiem czy pistolet można zaliczyć jako ten złodziejstwo i tak dalej, no nie, no Jane zabrała mu pistolet, ale żeby jeszcze nas osądzać, oto skurwysyn mały dwulicowy z pinglami. Dobra. No i gra zakończyła się podczas początku wielkiej strzelaniny, ponieważ chyba Kenny zastrzelił Rebekę, bo kazałem Clementine krzyknąć o pomoc i to spowodowało, że wielka rozruba się zaczęła. Jestem ciekaw, kto padnie w dzisiejszym epizodzie? Jej! Więc zaczynamy. Mam nadzieję, że Fraps nie będzie się pierdzielił. Let's go! Oho, oho, Reksio. Sobie śpi. Ach, jestem ciekaw, jak się zakończy ta gra, szczerze powiem. I nie mogę się doczekać końca. Nawet dzisiaj wcześniej wstałem, żeby nagrać let's playa. Jest w pół do 11, a to normalnie dla mnie jest 7 nad ranem. Jak nie wcześniej. Previously on The Walking Dead. Killing one in order to... Ten skurwysyn. Part of survival. Żałuję, że nie zostałem i nie zobaczyłem jego mordy roztrzaskanej, ale hej. Właśnie tego chciał. No to nie użyczymy mu tego życzenia. Kurde, ta wiśniowa kola jest naprawdę dobra, mimo tego, że wiśni nie lubię. Dr. Pepper. Napój prawdziwych naukowców. El Psy Congru. O, no właśnie, to tutaj się skończyło. Ty mały pinglu. Ale chyba Bonnie nic nie powiedziała, no bo to ja krzyknąłem wcześniej. Okej, no i zaczynamy. Mam nadzieję, że Fraps nie będzie się pierdzielił, ponieważ naprawdę nie chcę, żeby tak się działo.
Gra przystosowuje się do Twoich wyborów, historia zależy od tego, jak grasz. Chyba dawno nie widziałem tego komunikatu. Czy to oznacza, że wcześniejsze wybory ci się nie liczyły? Chociaż może nie, pewnie nie zwróciłem uwagi, może gdzieś tam było. Żywe trupy przycięte, ale to nic. Ulepimy bałwana. Nie mówcie mi, że padliśmy, to by było ono. Dziękuję. O kurwa. Dobra, Mike chyba padnie w tym epizodzie. Nawet teraz. Suka, bliać! Spierdalaj. No właśnie. Czemu ten dzieciak tak bardzo od Rebeki odjechał? Przechylę wogałkę w górę, abyś naprzód. 16-17 klatek na sekundę, o mój Boże! Oczywiście, że kurde dzieciaka ratujemy, nie? No jak to, co ty wyprawiasz? Nikt z was, kurde... Nikt z was się nie pofatygował, żeby dziecko wziąć. No proszę was. Szczerze. I właśnie dlatego ja jestem prawdziwą dorosłą. 11-latką, kurde. W sumie to Luke jest ostatnim członkiem no, tej ekipy oryginalnej. Nie wychylaj się. Masz jakieś inne wyjście? Sukin syn, spierdalaj. Do you speak it? A czym go zastrzelę? Dzieckiem? O kurwa! O, dobra robota, Kenny. Ja pierdolę. Najpierw połamane żebra, teraz przestrzelona noga. Ja pierdzielę. No właśnie, tak trzeba kurde zrobić. Niech robi to, co robi, kurde. Arvo to skurwysyn dwulicowy. Okradli mnie! Nieprawda, kurwa! O, fuck me, Kenny! Uciekaj! A nie, to ona do nas idzie? Spieprzaj! Natasza, oczywiście, rosyjskie imię. No czego, kurwa, ona zombie była? Spierdalaj. Zresztą nie obchodzisz mnie. Jane? Jane! Jak ja cię pierdolę? Ona to ma skilla. No. Dobra robota, Kenny. Safe to come out. Here, I got him. Dobra, cieszę się, że wyszliśmy z tego bez szwanku. Rozwaliliśmy elitarną elitę z Rosji.
nic nam się nie stało, tylko Luke został przestrzelony. Jesus Christ. That was intense. I thought ja też. Yeah, it was for these assholes. Nic ci nie jest? Are you okay? I think so. Zabicie człowieka to nie to samo co zombie. I never killed someone that didn't wrong me in some way. That didn't deserve. Ale on zasługiwał na to. He was a walker. But it's different. I didn't think it would be. He deserved it. He was trying to kill us. Yeah. That's why I did it, but nie zrobiłaś niczego złego. Gdyby nie ty, to może by jeszcze kogoś zastrzelił. Jedna, dwie sekundy już by było. Jesteś tego pewna? You sure about this? As sure as I'm gonna be. Let's go. Okej, dobra. Chwila, a mikrofon włączony, mam nadzieję. Dalej myślę, że to bullshit. Kurde, czy poczekaliśmy kilka dni przed wyjściem? How did this happen? She turned. Just like that. Don't you go blaming yourself, Kenny. You did what you had to protect the boy. She just lost too much blood. Ain't nobody's fault. You know, we could have done better by her. She was just. Jest teraz z Alvinem. She's with Alvin now. Yeah, yeah, she is. Don't worry, Becca. We'll take care of your boy. You rest easy. O, gdyby nie wy! You piece of shit! Hey! Stop! Chociaż nie, może to nie było żadnego, nie miało żadnego znaczenia. How can you say that? Of course he is. Get out of the way! Whoa! What are you doing? I'm doing the same thing this asshole tried to do to us. It doesn't have to go down like that. Kenny, please move out of the way, Mike. You. Tak, mówię serio. This house, food, please. Nie wierzę ci, skurwysynu. Bullshit. No, it's true. We have place, not far. Food. Zaraz ci twoje pingle rozwalę do końca. Don't be stupid. He's just trying to save his skin. Why the hell would you help us? No właśnie. And I want to see more people dead. No to czego kurwa on? Kenny, back off. If he's telling the truth, it could save. Nie, ja mówię, że to nie jest prawda. He's lying. We can't trust him. It's worth the risk to check this place out. Trust him, don't trust him. It doesn't matter. We should go. No w sumie. We just need to. Ale trzeba mieć go na muszce. You stay out of this. You're the reason these fuckers came after us in the first place. Don't try and pin this on me. Lay off, Kenny. She just helped us. Look, don't start, all right? I'm sure you're real excited to have your girlfriend back. It doesn't matter why it happened. We have to move on. Think about the baby, Kenny. No w sumie. If there are supplies, we need them. We ain't gonna last much longer without more food. We gotta take a chance. Unless someone's got a better plan. Kulka w łeb to zawsze plan, ale nie najlepszy. We got something to tie this shitbird up. Yeah. I got something. Follow me, I thank you. Just give me a reason. Yeah, man, he gets it. Dwulicowa świnia. Pewnie jest jakiś haczyk w tym wszystkim. Gdyby to był normalny świat, to jestem pewien, że Arvo byłby tym ruskiem, który w Call of Duty, czy tam w TB, wrzeszczał na wszystkich, że ruchał ich matki. I know you're probably pissed about me leaving. When I heard the gunshots, I knew it was a mistake. If it helps, the thing I'd normally do is walk away from. No ja nie mogę być na ciebie zły. My instincts are telling me. Co chcesz, ciasteczko? Everything I've been through. We needed you, but you left. Ej, ale ja nie chciałem, żeby tak było. Believe it or not. No ale tak czy siak, no to jest jej życie, nie? Co ona, jeżeli chciała odejść, to jej sprawa, nie? Chociaż z drugiej strony tak myślę, że jak dla niej by coś takiego niewygodnego się stało, czy coś, w grupie coś było niewygodne, to ona by bez wahania odeszła. Kenny. He's in a dark place.
We gotta keep an eye on him. Tak, trzeba mieć na niego oko. Everything he's been through. He's lost. It's changing him. Yeah. Trzeba mieć na oko na niego. Mimo tego, że robi swoje. W porządku. He's counting on you. If we're really going to make this work, we're all counting on you. I'll do my best. I know. Ale to aż dziwne, że praktycznie bez szwanku z tego wyszliśmy. Poza nogą Luka. Spodziewałem się, że ktoś przynajmniej padnie raz. Ale całe szczęście, że tak się nie stało. Ale w końcu trzeba zrobić parę śmierci na epizod, nie? Spodziewam się, że ktoś tu zginie. Wait up! Wait! We need to stop. No! No, I'm fine. Hey, I just need a second. Sorry, I just put more weight on it than I should have. All right, wait there. Też dziwne, że to on jako jedyny przetrwał. When I tell you something, you fucking listen, you understand? Kenny, come on! There's no need for that! He's getting what he deserves. No właśnie. Teraz z Kennym się zgadzam, naprawdę. I'm fucking talking to you. I say stop. You'd best stop. If you know what's good for you. He deserves it. He deserves to be treated like a human being. Tak, a jak gdyby on pojwał któregoś nas. Happened back there was his fault. He lost all his people in one fell swoop. Ain't much we could do to him that'd be worse than that. Kenny, please. Ease up. Jesteście zbyt miętcy. Ten koleś to nie jest. On nie jest kimś dobrym. Tak jak powiedziałem, jestem pewien, że jakby któryś z nas, nie wiem, na przykład Clementine, jedyna by przeżyła w tej strzelaninie, oni by ją pojmali, by też ją torturowali, czy coś. Trzeba odpłacać debilom pięknym za nadobne. Let each other know how tough they are. Put them in their place. Bunch of dominant alpha males. O co ci chodzi? And it all ends the same. Ale nikt nie pieprzy o tym. Don't look at me. I ain't that guy. Oh, that ain't true. You get in your fair share of pissing matches too. Do I? Are you kidding me? Yeah, they're just scared. That's when it happens. When they don't know what to do. Yeah, that makes sense to me. Luke to usłyszał. Guess it took a woman to talk some sense into him. Looks like Jane broke it up. Keep pressure on it, okay? I'm gonna go fetch some bandages. Hey, Bonnie. Yeah? I'm sorry. For what? Ale z drugiej strony, no faceci chcą udowodnić, że w takich czasach, że są twardzi. Ponieważ komu by to pomogło, jakby kolejna gęba zaczęła pieprzyć, że o, że mi ciężko i tak dalej. Jak kobieta chce, to też może być twarda. Są takie sztuki. Jane. W sumie Bonnie też jest całkiem twarda. What do you mean? Sitting in the snow, lean up against a tree, bullet in my leg, but alive. When so many of my friends are dead. Właśnie, ty jesteś jedyny z starej ekipy. I couldn't do anything to stop it. Kurde, musi być mi ciężko. Everyone we set out with just gone. Nick, Pete. Alvin and Becca, Carlos. To nie twoja wina. And for what? You can't blame yourself. It wasn't your fault. No, not completely. Co? I could have done more, and that ain't up for debate. I know it in my bones. Daj spokój, jesteś tylko człowiekiem, nic nie mogłeś z tym zrobić. All right, this should work. Starałeś się i to jest najważniejsze. What I miss?
Nic takiego. Hmm? Nothing much. You know, complaining mostly. No właśnie. Trying to guess how far this place is. I was just mentioning how cold it is lately. Yeah. Good thing he got that cool jacket. Fajną kurtkę. No w sumie. I'm sure most of that'll come out with a little soap and water. Ale weź i znajdź to mydło. Woda, wody jest pewnie od groma, ale... Hey, Clem. Znaczy nie, nie pitnej oczywiście. Nie mówcie mi! But you know him better than I do. Maybe he'll let you do it. I don't know if he'll let me. He may not, but he ought to... Człowieku, ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą raną! Only for a second. It's gonna clean it. Nie chcę zobaczyć, jakiego gałka oczna dynda! Albo jest rozpierdzielona na milion części. Czemu się tak na mnie patrzysz, Kenny? Przestań. Let's do this, motherfucker! Jestem Clementine! I was thinking we go with Alvin Jr. What do you think? Rebecca mentioned she'd like to name him Alvin if it was a boy. I mean... Rebecca was so out of it, Pewnie. She hadn't settled on her name. Huh, yeah. I like it. Alvin Jr. it is. Do you like that? Well, I think AJ approves. What do you, got there? Because I think I'm all right. I mentioned it earlier. To Bonnie. I'm changing your bandage. Sounds like I don't have much choice. No właśnie, więc siedź cicho. You shouldn't have to do stuff. No ale muszę, jest, muszę być twarda. Shouldn't have to do a lot of things. No właśnie. Let's get it over with. Clementine wie, o co biega. No co, on nie rozumie, o co chodzi. No ja mnie może i to przestraszy, bo to jest mój słaby punkt, szczerze powiem. Let's do this. It's okay. I trust. Okej, w porządku. So how's it look? I still gonna be pretty when this heals? No raczej. I'm glad Carver's dead. I got even with him. Tylko nie otwieraj powiek, błagam. So... I'm guessing this is going to be the shitty part. To będzie bolało. So this is gonna hurt. Jak diabli. Well, you could have lied a little. Nie, no co ty. Ken jest twardy. Holy fucking hell. Może daj dziecko komuś innemu. You need to stop squirming. Yeah. Yeah, okay. Nie otwieraj oka tylko. Sorry about the language, Junior. You're gonna be tougher than me when you're grown. I'm gonna expect you to be more of a gentleman than I am. Parę brzydkich słów nic mu nie zrobi. He can hear a few bad words. I've heard. Yeah, that shouldn't have been. No, ale niestety takie jest życie, nie? You're right about me giving myself up. I can't believe I was willing to sacrifice Alvin just to hold out a little longer. We should have saved him sooner. Got him out of the camp. I'm gonna think about that every time I look at Alvin Jr. here. Nie obwiniaj się. Alvin should be here, raising this boy. It should be him, not me. Carver's the one who did it, not you. Yeah. Oczywiście. But I can't help but feel. No niestety. Ale to nie jest twoja wina, Kenny, nie martw się. Zróbmy to. No, z drugiej strony będziesz wyglądał jak Solid Snake. Tylko, że on ma oboje oczu. Tylko nosił ten cały... te całe ustrojstwo na oku. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Let's go! Ale ja spodziewałem się, że Kenny będzie na mnie wściekły.
Ta, ruszaj się z tą twoją ranną nogą. Nasz koleś też ma ranną nogę. Dzięki wam. I dzięki tobie. Elektrownia jakaś? Hey, I'm talking to you. What? It? It's what? What do you mean what? The place you're fucking taking us. He doesn't speak much English. Ale do tej pory wszystko zrozumiał. I thought you said it was a house. Arvo, that's not what you're taking us to, right? How much further is the house you were talking about? Answer her, goddammit! There's still more walk. Some more hours. Kilka godzin. Goddammit! I knew this was gonna happen. This guy fucked us. Thank you. Don't mention it. It's getting dark. Maybe we should stop for the night. Powinniśmy. This is bullshit. Relax. Don't tell me to relax. He's lying. He's been lying this whole time. You don't fucking know that. I know we've been walking all day and we're still fucking nowhere. Luke needs a break. We probably all do. Look, I'll do whatever you guys want, okay? But I could use the rest. It'd be safer to rest in there, where there's a fence. Ale coś mi się nie podoba to miejsce, szczerze powiem. Can we just try and have a calm, quiet night? No właśnie. Zamknąć mordy. Yeah, it does. Oh shit. Sorry about that. It's all right, buddy. It's all right. Wiecie co, może Kenny nie powinien nosić tego dzieciaka i broni jednocześnie. I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves into. I'll go with you. See if you can calm him down a bit. No, that's all you. No, pewnie. O, nie przestraszył się. Wouldn't have guessed that would work. Me neither. I think he likes you. Calmed right down for you. That's a good sign. A nic nie powiem. Jak? Chwila, tak długo żeśmy szli, a dziecko nawet ani razu nie zostało nakarmione. Ja pierdzielę, on ma żołądek ze stali. Chyba, że później go zjemy. Mam nadzieję, że nie. To by było dziwne. Ruscy by go zjedli, jestem pewien. Czemu sam siedzisz? O. A, dobra, rozumiem. Today's my birthday. Near as I can tell, at least. Wszystkiego najlepszego. Definitely this week. Happy birthday, Luke. Yeah, man. Happy birthday. Mam nadzieję, że ta rana w nodze za bardzo ci nie przeszkadza. So, that makes you... What? 27? That's right. I'm surprised you remember. A? Sure as hell feel a lot older. Don't even start with that shit. A dobra, Kenny z nami siedzi. Myślałem, że gdzieś odosobnienie. Feels like a million years. At least I don't have to worry about paying off them student loans. I hear that. I'm sure there's some asshole sitting on that paperwork. Co studiowałeś? Probably. What did you study? Majored in art history. Historia sztuki. Jak Nathan Drake, kurde. On też z takimi rzeczami się interesował. To jest... Luke to jest Nathan Drake, kurde. Jestem pewien, że przed apokalipsą zombie z Lara Croft współpracował. Powinniśmy chlać? To dobry pomysł? Clementine, after the day we've had, I think it's the best idea I've got. I'd agree with that. I think she's just saying to take it easy. No właśnie. Right. Nigdy nie wiadomo, czy może jakiś... Może jakiś zombiak przyjdzie, czy coś, i wy wszyscy będziecie nachlani, co wtedy? It don't have to be fancy. Się pojawi znikąd, się przeteleportuje. Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Go on. To the loved ones that we've lost along the way, and to the hope that we see them again someday. Here, here.
That was real nice. Yeah? I didn't mean for it to rhyme. I got first watch. I think the fence has got us pretty secure. Can't be too careful. The baby might be cold. Nah, I'll keep him warm. He's a Poszedź z nami. Come on, Kenny. Just sit a little while longer. Nah, you stay warm. Clem. Okay, jak chcesz. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Holler if you need anything. Thanks, Kenny. Fire's real nice. Plenty of room if you want to get warm. Czemu nie wzięłaś żadnej wody czy coś, tylko wino masz? I didn't expect her to come back. Just when I thought I got her figured out, she up and surprises. It's a good thing. You saved our ass. Może jest samotna? Don't know what she's getting at all this. She usually travels by herself. It has to be hard. Maybe she's just lonely. Well, that'd explain a few things. Oh, come on. I'm just teasing. It was stupid. I understand. She's a pretty girl. Once you get past all the dirt and guts. I don't know. Guess I just wanted to forget about all this shit for like 10 minutes. 10 minutes? Man, that's longer than I'd last at this point. Hey! Alright, it wasn't 10 minutes. Come on. We got a little one around. Sorry. Forget I said anything. Wiem, o czym mówicie. It's my fault for bringing it up. I know what you guys are talking about. I certainly hope not. You're talking about kissing stuff. Ale nie, na serio, jeżeli Luke i Jane wtedy by nie spieprzyli, to może by Sara żyła do tej pory. Wiem, że cały czas mówię o niej, ale... Miałem nadzieję, że coś z nią się stanie. W końcu nie po to ją uczyłem tego... posługiwania się z broni, żeby kurde padła w ten sposób. Could be. I don't know what to say to that. I don't know. Maybe she likes him? No, I think we could bet on that. Cause you see here. No to czemu nie pogadacie ze sobą? Hey, shut up. Don't be modest. Your moves are working on all the ladies. Jak Nathan Drake. Worked on me. Shit. I just did it too, didn't I? Sorry. It's the drink talking. To po jednym dwóch łykach. Pijackie gadanie. Well, I ain't a man, so they can take that shit somewhere else. Clem, go see if you can get Jane and Kenny over by the fire. It's too cold for them to be out there like that. Oh, and here. Maybe a swig of this will change their minds. Czemu ja nie mogę tego wypić? No dobra. Połaśmy trochę. Pogadajmy ze wszystkimi. At least we don't need to worry about being electrocuted. Kto wie? Może Arvo, kurde, w jakiś sposób się wymknie? Włączy generator czy coś? Wszyscy zginiemy. It's so much nicer by the fire. No tak, czemu tak na mnie się patrzysz? Transformator. No kurde, Kenny, na serio. I miss TV. Feels like forever since we had electricity. Dobra, zobaczmy, co Arvo ma do powiedzenia. Cześć, Cwelu. Mam nadzieję, że dobrze ci się siedzi. Przykro mi z powodu twojej siostry. I'm sorry about your sister. Leave me alone, please. Okej. Myślałem, że coś... Pilniczek? Irum, dobra. Myślałem, że czegoś się o tobie dowiem, ale widać, że nie jest mi dane. No bo wiesz, w końcu... W takim momencie trzeba opowiedzieć jakąś historię, która złapie gracza za serce i spowoduje, że być może pomyśli, że nie jesteś wcale aż takim dwulicowym skurwysynem. Masz, chlej. Tylko zostaw trochę dla Kenego.
Mam pojemne kieszenie, co? They expect you to lure me over there with alcohol? I wouldn't have expected a bottle to last this long. Chcemy, żebyś czuła się mile widziana. We just want you to feel welcome. It's warm over by the fire. What is it? It's rum. Tylko nie wychlej wszystkiego. I don't know. It might be awkward. I wasn't expecting to, you know, be around. Why? Because you made it with Luke? What does that even mean? What's the it? You know. Yeah, because I made it with Luke. It's not a big deal. Why does this feel like I'm signing a contract or something? Teraz należysz do nas. To był podstęp, to tak naprawdę jakaś krew. Nie, dzięki. Ja muszę być trzeźwa z tym Clementine. No. But I don't know how to drive though. It's easier now, there aren't any cops. Ale rower jest. God, I was so stupid back then. There was this time I broke into my parents' liquor cabinet and drank a whole bottle of this really spicy, sweet liquor. Oh, what was its name? I was dumb. Earthquake or something. To rzeczywiście cię zatrzęsło. Sounds like you were a bad kid. I guess I was. At the bottom of the bottle, there were these sugar crystals. And I got it in my head that I really wanted to eat a couple. So I got the bright idea to smash it on my parents' dining room floor to get it. Serio? And it shattered into a thousand pieces all over the dining room. And I proceeded to eat what I thought was sugar candy. It was not sugar candy. Did you ever get caught? Yeah. The problem with glass is it looks a lot like sugar crystals. O kurwa. That's never really been a problem for me. Keep it that way. My sister found me drunk. Blood pouring out of my mouth. Ja pierdolę. Jamie thought I was dying, so she called 911. They pumped my stomach. Got grounded for 6 months. You ate glass? I ate glass. Ja pierdzielę, jak trzeba być nachlanym. I haven't thought about that in a long time. Poza tym, czy szkło nie powinno ci tam rozciąć czegoś w brzuchu? Nie wychlej wszystkiego. I guess a deal's a deal. Here. Już zamroczona jest. That guy needs a drink more than any of us. Time to not make it weird. Daj spokój.